Niedawno przy jednej z głównych alei Parku Śląskiego wycięto prawie 100 drzew. Ta wycinka zaskoczyła inwestora, którego budowa została zablokowana. Sprawa dotycząca terenu przy ulicy Targowej ciągnie się już długo. Radni ostatecznie zgodzili się na mieszkania na podstawie specustawy Lex Developer, jednak wojewoda stwierdził jej nieważność. Dlatego na działce nic się nie dzieje, mimo że po drugiej stronie ulicy, już po stronie Katowic, powstają nowe osiedla. To samo tyczy się wycinki drzew. Deweloper pisze w liście otwartym, że jeśli z jakiegoś powodu władze mają inny pomysł na zagospodarowanie swojego gruntu, uruchamiają całą machinę urzędniczą, która prawo traktuje instrumentalnie, piętrzy problemy i stosuje obstrukcję. Zgadzamy się z tym, że stare, schorowane i niebezpieczne dla ludzi drzewa należy wymieniać w parku, ale taką samą miarę należy przykładać również do inwestorów inwestujących poza terenem parku, w jego sąsiedztwie. Te drzewa, które porastają naszą nieruchomość, są dokładnie tak samo zagrażające i niebezpieczne jak te, które są usuwane w chwili obecnej na terenie parku. Obrońcy tego terenu nie zgadzają się z takim postawieniem sprawy. Zdecydowana różnica pomiędzy planami parku a planami Green Park Silesia. Park nie zamierza w ramach wymiany drzewostanu po wyciętych topolach zbudować w tym miejscu marketu lub osiedla. Zamierza także zrealizować takie nasadzenia w ramach rekompensaty, które zawsze oczywiście nasadzenia są niedostateczne, ale które odtworzą aleje. Na razie sprawa Green Park Silesia stoi w miejscu. Większość radnych za pierwszym razem zagłosowało przeciwko budowie osiedla, ale za drugim już się na nie zgodzili. Teraz pozostaje im czekać na kolejny krok inwestora. Mieszkańcy na tak dużym osiedlu to nowe podatki. Na pewno nie byliby to mieszkańcy, którzy by zarabiali najniższą krajową, tylko no, osiedle, które będzie raczej prestiżowym osiedlem. Zarobki są większe, wpływy do budżetu są większe, dzięki temu możemy robić jeszcze więcej inwestycji w mieście. Stąd chyba była moja zmiana decyzji. Jak będzie dalej, to nie wiem. Na pewno będzie kolejny wniosek o zgodę na osiedle. Deweloper zapowiada jednak, że niezależnie od decyzji radnych i wojewody działkę i tak zabuduje. Jeśli nie mieszkaniami, to na przykład stacją benzynową.